Latające muszki przed oczami to są zagęszczenia struktury ciała szklistego, które występują wraz z wiekiem, wraz ze starzeniem się naszego ciała szklistego. Ciało szkliste, tutaj mam model oka, ciało szkliste jest to żel, który wypełnia wnętrze oka i normalnie, w normalnych warunkach jest to przejrzysta, galaretowata substancja, która nie ma żadnych paprochów, tak to można mniej więcej nazwać. Natomiast wraz z wiekiem ciało szkliste ulega obkurczeniu i ono w obrębie tego żelu tworzą się różnego kształtu, różnej wielkości grudki, które oczywiście są widoczne w polu naszego widzenia. Te grudki oczywiście w tym ciele szklistym się przemieszczają wraz z ruchem naszego oka i przez to je widzimy albo ich nie widzimy. No i dlatego te pacjenci mogą myśleć, że latają muszki. Męty w ciele szklistym, czyli te zagęszczenia strukturalne, oczywiście są zjawiskiem fizjologicznym. Natomiast jeżeli oprócz mętów, muszek w polu widzenia pojawiają się błyski, to zawsze jest to sytuacja bardzo niebezpieczna i bardzo niepokojąca. I wtedy należy udać się do lekarza okulisty, żeby sprawdzić, czy nic się z siatkówką naszego oka nie dzieje. Jeżeli chodzi o męty w muszki latające, przemieszczające się w polu widzenia, też należy zawsze udać się z tym do okulisty. Dlaczego? Dlatego, że w sporadycznych sytuacjach męty w polu widzenia pojawiają się również w przypadku zmian zwyrodnieniowych na obwodzie siatkówki i być może te zmiany zwyrodnieniowe będą musiały być wylaserowane. Dlatego powinniśmy udać się do okulisty i to sprawdzić. Jeżeli pojawia się większa ilość tych mętów, czy pojawia się zasłona na przykład w polu widzenia od dołu, od góry czy z boku, też należy udać się do lekarza okulisty, dlatego że takie stany mogą już być bardzo groźne, czyli mogą to być już sytuacje w typu odwarstwienie siatkówki czy przedarcie siatkówki, które będzie wymagało specjalistycznego leczenia okulistycznego. Dlatego powinniśmy zawsze, nie zwlekając, udać się na wizytę u okulisty. Gdyby doszło do odwarstwienia siatkówki, jest to akurat sytuacja w okulistyce, która jest ostrym stanem. W takich sytuacjach powinniśmy jak najszybciej być leczeni, jak najszybciej powinna być wykonana operacja odwarstwienia siatkówki. Takie zabiegi są nazywane witrektomią, czyli wchodzimy do wnętrza oka i za pomocą różnych przyrządów przykładamy siatkówkę. I później oczywiście ta siatkówka też jest laserowana, żeby w przyszłości sytuacja się nie powtórzyła. I wnętrze oka po takim zabiegu jest wypełniane gazem, bądź olejem silikonowym, bądź innymi substancjami, które utrzymają tę siatkówkę na właściwym miejscu. Natomiast reasumując, na pewno jeżeli mroczki w polu widzenia pojawiają się sporadycznie i tylko i wyłącznie widzimy je w niewielkich ilościach, na pewno nie są to jakieś sytuacje niebezpieczne. Natomiast jeżeli ilość tych mroczków się zwiększa wraz z upływem czasu, bądź nagle pojawia się ich duża ilość, bądź nagle pojawiają się również błyski oprócz tych fruwających cieni w polu widzenia, to należy jak najszybciej udać się do lekarza okulisty na dokładne badanie z oceną obwodu siatkówki.